Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przyrządzimy sałatkę. Na początku tureczka kroimy w kosteczkę. Całość na nie wrzucamy do miski. Następnie paprykę kroimy w paseczki. Jeżeli niektóre z waszych warzyw są nieumyte, należy je dokładnie umyć. Pomidorki kroimy w ćwiartki. Wszystko wrzucamy do miski. Następnie do naszej miseczki wrzucamy sałatę. Sałatę należy wymieszać. Umytą i pokrojoną w kostkę pierś wrzucamy na rozgrzaną patelnię. Smażymy przez około 3 minutki albo dłużej. Usmażoną pierś wrzucamy do naszej miski. Kilka kropli oleju rzepakowego należy dodać do sałatki. Całość przekładamy na talerz i voilà!